dopalił i coraz więcej was uczestniczy w tak cudownej grze. Ci, którzy byli w zeszłym roku, podnieście rękę. Tam w zeszłym roku. Wow, a to jest trzeci raz, podnieście rękę. Szacu, brawo, brawo. Witamy nasze niezawodne media tymbarskie. Tymbark in, brawo dla pani. Brawo. I zobaczycie, że też osoby, które były tutaj w zeszłym roku i dwa lata temu, wiedzą, że to jest takie wspólne dzieło. Koło gospodyń wiejskich, ksiądz proboszcz dołącza do pytań cudownych, tak? Bardzo takich wymagających wiedzy o tym barku. Także to naprawdę jest dla, w której bierze udział cała nasza społeczność, a wy dzisiaj zdobywacie i wiedzę, i myślę, świetnie spędzicie sobotę. No i są nagrody. O tym to nie wiem, czy coś pani Zuzanna będzie zdradzać, ale są atrakcyjne, tak? Bardzo, bardzo atrakcyjne te drużyny, które były w tamtym roku laureatami. Tutaj są trzeci. O, ale proszę mi tak, warto walczyć? Tak. Warto walczyć. Ale znaczy, tego roku jak wygrają, to następny rok nie startuje. Ważny komunikat, jeśli mogę, pani Aniu. Dla każdego uczestnika na sam koniec gry czekają dwie gałki lotów na opłotę. Czyli tak jak brawo dla organizatorów. My tutaj będziemy rozdawać bony na lody, także żeby każdy zgłosił się do mnie, ja te bony porozdaję i każdy będzie mógł. A nagrody wręczamy na jakim święcie gminy Tymbar za tydzień. Na tydzień? Mam nadzieję. Tak. Przed wami podróż i historyczna, i duchowa, i religijna, i rekreacja, i edukacja. Odkrywajcie skarby Tymbarku, a na koniec powiem, wy jesteście też naszymi brylantami w tym skarbcu, bo wiecie co roku coraz więcej o naszej miejscowości i o to chodzi. Wszystkiego dobrego, no i patrzcie. A jeszcze wszystkie dobrze. Można ja teraz dodaję.